Dzień dobry Państwu, witam się ponownie. Jestem Marcin z portalu Kraków z Nieba. Co prawda dzisiejszy film nie miał być o krakowskich budowach i inwestycjach, ale niestety nad zapowiedzianym materiałem muszę jeszcze spędzić odrobinę więcej czasu i popracować nad nim. Ale to już naprawdę kwestia dni. Proszę zwrócić uwagę na ten symbol i dźwięk migawki aparatu, który właśnie się pojawił na ekranie. Oznacza to, że w opisie pod filmem znajduje się link do materiałów dodatkowych, na których znajdują się panoramy 360 stopni wykonane z drona. Dzisiejszy przelot nad budową północnej obwodnicy będzie inny niż wszystkie realizowane dotychczas. Tym razem przelot zaczynamy od Zesławic w stronę węzła w Modliszce. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć wszystko z nieco innej perspektywy niż dotychczas. Pamiętam zresztą takie sugestie niektórych widzów i postanowiłem spełnić te oczekiwania. Załączona mapa na poprzednim filmie najwyraźniej wszystkim Państwu przypadła do gustu, w związku z czym wszystkie moje kolejne duże inspekcje budowlane będą od tej pory wyposażone w ten przydatny element. Po naszej prawej mijamy Batowice, natomiast po naszej lewej znajdują się Mistrzejowice. Zbliżamy się do ulicy Karola Wojtyły, prowadzącej w stronę Batowic, a kawałek dalej, przed nami, do ulicy Długiej w kierunku Dziekanowic. Dolatujemy do ulicy Krakowskiej na wysokości miejscowości Posutów i dalej już mamy prostą drogę do węzła przy łączeniu ulic 29 listopada oraz Warszawskiej w Węgrzcach.
Przylatujemy nad ulicą Warszawską. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że w materiałach dodatkowych jest również oprócz kilku zdjęć panoramicznych 360 stopni z drona, niewielka galeria zdjęć wykonanych na trasie przelotu. Dolatujemy do ulicy Dożynkowej. Po naszej lewej znajdują się Witkowice, natomiast po prawej miejscowość Bibice. W prostej linii przed nami zbliżamy się do Zielonek. I niejako przy okazji chciałbym Państwu wspomnieć, nie każdy bowiem może o tym wiedzieć, w bliskiej okolicy po naszej lewej, około kilometr dalej, znajdują się bardzo ciekawe miejsca spacerowe, które warto naprawdę chociaż raz zwiedzić. Pierwszym z nich jest dolinka rzeczki Bibiczanki. Niewielka zielona enklawa, w której można trafić nawet na ślady bytności bobrów. Jest miejsce na ognisko oraz ścieżka przyrodnicza. Natomiast kilometr dalej dolina Prądnika i rzeki Białuchy, meandrującej niewielkim lasem, jest to znakomite miejsce latem i jesienią na spacer aż do samego Krakowa. Przelatujemy nad ulicą Krakowską w Zielonkach. Przed nami znajduje się budowa sporego węzła, który połączy w przyszłości powstającą trasę Wolbromską z północną obwodnicą. Przy okazji informuję, na naszym kanale znajduje się całkiem świeży film z realizacji budowy trasy Wolbromskiej. Zapraszam. Kolejny przerywnik na filmie, który przypominam, oznacza, że w materiałach dodatkowych znajdziemy panoramę 360 stopni z tej lokalizacji. Zbliżamy się do ulicy Władysława Łokietka. Po naszej stronie znajdują się tonie. I jeszcze jedna panorama 360 stopni.
dotarliśmy do węzła Modliczka i tutaj kończy się nasza trasa, ale to nie jest jeszcze koniec filmu. Dla osób wybitnie zainteresowanych inwestycją za chwilę będą dodatkowe ujęcia wykonane w trasie powrotnej z nieco innej perspektywy. Dla naszych wytrwałych widzów.